środę 11 października w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie powiat cieszyński świętował swoje 25-lecie. Pierwsza część spotkania miała charakter oficjalny. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn. Przemówienia wygłosili przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius oraz starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Nie przypadkowo spotykamy się dzisiaj, 11 października. Dokładnie 25 lat temu odbyły się pierwsze wybory do samorządowego powiatu. Wtedy wybrano 55 radnych. Ta liczba radnych była tylko w pierwszej kadencji taka. Później od drugiej kadencji zmalała liczba radnych, było ich 29. Która kadencja tak najbardziej zapadła panu w pamięci? Z różnych powodów. Myślę, że te, w której byłem akurat przewodniczącym Rady Powiatu, czyli to była kadencja w latach 2010-2014 i obecna, przedłużona do 5 lat, bo początkowe kadencje też były 4-letnie, obecnie są 5-letnie, a ta jest dodatkowo przedłużona jeszcze do 30 kwietnia, czyli w zasadzie trwa 5,5 roku. To jednak w pamięci zostaje najbardziej. Jak jubileusz, to zawsze jakieś życzenia. Czego by pan sobie życzył, czego by życzyć, w jakim kierunku ten powiat miałby się rozwijać? No przede wszystkim cieszę się, że dopisują mi siły, pomysły ciekawe, w jakim kierunku miałby się rozwijać. No myślę, że bardzo ważną sprawą jest współpraca z gminami. Bo zadania gmin i zadania powiatu mają jednak punkty wspólne w wielu miejscach. No choćby drogi, są krzyżówki, gdzie się krzyżują drogi gminne i powiatowe. I bardzo liczę na tą współpracę w przyszłości między gminami i powiatem. Patrząc na to, że powiat to przede wszystkim wspólnota samorządowa, czyli 178 tysięcy mieszkańców, to życzyłbym wszystkim pracownikom starostwa, jak najlepszej pracy, jak najlepszej jakości pracy i usług, a wszystkim mieszkańcom powiatu prostego, spokojnego, sprawnego korzystania z tych naszych usług i oczywiście dalszego rozwoju powiatu rozumianego jako całość. Szczególnie chcę podziękować wszystkim, którzy ten powiat tworzyli i w nim pracowali, od pierwszego starosty, pierwszych pracowników, aż po obecnych. W drugiej części spotkania zaprezentowano materiały filmowe prezentujące sylwetki starostów wszystkich kadencji, dopełnieniem których była krótka rozmowa na scenie z każdym starostą. I to były trudne początki? Nic nie było, wy zaczynaliście. No zaczynaliśmy, no wiedziałem, że to będzie trudne, bo trzeba to szybko zorganizować. Ten powiat inaczej się rządzi, najpierw zarząd musi przygotować, prawda, te materiały. Rada, wtedy była rada 54-osobowa, wprawdzie mieliśmy koalicję i zobowiązanie do tego, żeby głosować, prawda, w ramach koalicji, to musiało właśnie przejść przez kluby, przez wszystko, żeby dopiero wypracować tą decyzję. No niektóre decyzje były, nie udało mi się przeprowadzić, tak było z przejęciem hotelu pod Jeleniem, prawda. Wszystko już było prawie umówione i jeden z radnych, niezależny, zresztą dziennikarz, przyszedł i mówi: tak, będziemy teraz tutaj, żeby starostwo przenieść do tego, a starosta Gorg będzie w tym apartamencie cesarza mieszkał, to już ludzie zbierają podpisy pod referendum, żeby odwołać tą radę. I widziałem już po sali, że niektórzy nie chcieli zrezygnować z tych diet radnych. Wobec tego od razu wycofałem ten wniosek i hotelu nie przyjęliśmy. Szkoda. Pan miał takie ciekawe pomysły. Wspomnijmy o tym, że no, pan jako starosta przebiegł cały powiat cieszyński. O, przebiegłem naokoło. Naokoło. Cały powiat cieszyńskiego, 3 dni na przełomie tysiącleci wieków, prawda? To był z 2000 na 2001. Nie budziło to wielkiej radości w moim ugrupowaniu i w koalicji, ale o dziwo opozycyjne SLD wówczas mówią: dobrze, że przebiegł, widział dziury w drogach. Czyli były różne przygody, są wspomnienia, to najważniejsze, a teraz jak tak pan patrzy, no 25-lecie, czego by pan życzył w takim razie obecnemu staroście, obecnemu zarządowi, radnym?
No, życzę im jak najwięcej sukcesu przede wszystkim, bo to jest potem nasz wspólny sukces, prawda? Następny starosta, następny. No, ja cieszyłem się z wszystkich tych, myśmy rozpoczynali sprawę szpitala. Ktoś to potem skończył. No, dzisiaj jestem pacjentem i jestem dumny, że leżę na łóżku, które w okolicznościach różnych zostało zakupione. Jestem w kontakcie, prawda, żyję tutaj. Mimo że, jak mówię, że tutaj już jestem 39 lat, to wszyscy i czy? Mówi, nie jesteś Stella, nie jesteś Stella. Nie, nie. No bo byłem jedynym starostą, który chyba nie był Stella, ale bardzo sobie cenię cieszyniaków, mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, no właściwie Księstwa Cieszyńskiego po obu stronach Olsy i już wrosłem tutaj w tą ziemię dlatego. W części artystycznej przed publicznością wystąpiła kapela Wałasi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.